nasze ciasto na chrust, jeżeli mamy wszystkie składniki przygotowane, wyrabiamy około 15 minut. Później ciasto wyrzucamy na stół i zbijamy wałkiem, żeby wprowadzić powietrze. Dzięki temu później mamy w tych chrustach pęcherzyki. Ciasto jakieś 15-20 minut do pół godziny powinno to odleżeć, to odpocząć. Później rozpoczynamy wałkowanie. Staramy się go jak najcieniej wywałkować. Następnie tniemy w rąby, nacinamy w środku i później przewijamy. Jeżeli mamy tego przygotowaną większą ilość, układamy w kratka nasze chrusty, ponieważ one są smażone w głębokim tłuszczu. W domu można to robić w mniejszym garku. Wrzucamy na wierzch i patyczkiem na to obracamy. Sam proces smażenia trwa bardzo szybko. No około 2-3 minut. Najlepsza taka temperatura to jest około 170 stopni. Taki chruścik, jak nam przestygnie, posypujemy cukrem pudrem, z cukrem waniliowym. Tak przygotowany chrust jest też dobrą przekąską na tłusty czwartek i życzę Państwu smacznego.